gościem jest Stanisław Tym. Dziękuję Państwu. Zanim przejdziemy do rozmowy z gościem, jest jedna prośba. Nie robimy zdjęć, nie nagrywamy. Po spotkaniu Pan będzie chętnie pozował. Tak? Także prosimy. Dziękuję. Mówią o Panu człowiek instytucja. Aktor, reżyser, scenarzysta, autor sketchy. Może mikrofon? Do mikrofonu? Dobrze? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Nie ma powodu, bo to tak jakby w pokoju mąż do żony mówił, kochanie, ścisz telewizor, tak. Dobrze, dobrze będzie. Ja chciałam spytać... Proszę mówić do mikrofonu. Ja chciałam spytać właśnie, kim bardziej pan się interesuje? Wypadałoby zrobić żart i powiedzieć tym, ale proszę Pani, swego czasu siostra moja, młodsza, ale proszę bardzo, starsza, dała mi w prezencie któreś tam z rzędu wydanie encyklopedii polskiej PWN-u, jakieś skrócone tam czterotomowe, nie 28-tomowe. I tam, proszę Pani i proszę Państwa, albo odwrotnie, proszę Państwa i proszę Pani, po raz pierwszy ujrzałem moje nazwisko w encyklopedii. I było napisane Stanisław Tym. Komediopisarz. Więc ja jestem to. A cała reszta to przyczynkarstwo. Ale ja pytałam nie co pan wyczytał i tylko... Ale ja się czuję komediopisarzem, wie pani? Tak. Ja uważam, że to jest bardzo trafna definicja mojej kondycji tutaj w tym przelocie. Dlatego, że to jest... Szalenie mnie nobilitujące oczywiście i może trochę na wyrost, ale ja się tego trzymam na wyrost, bo mnie to też zmusza do pewnego wysiłku umysłowego i nie tylko. Ja piszę komedię jednak mimo wszystko. Ja napisałem komedii dość sporo. Pierwszą taką napisałem jeszcze w latach, powiem, no, 60. zeszłego wieku w Teatrze STS w Warszawie. To był teatr, który był pierwszą niezależną studencką sceną w Polsce satyryczną. Powstał w 1954 roku, co ludziom mojego pokolenia mówi wiele, bo to było po śmierci Stalina, ale nikt nie wie, kto to był Stalin i to, że pojutrze będziemy obchodzili rocznicę jego śmierci, nikogo nie interesuje i słusznie. Natomiast dla osób już młodszych, takich do 60, no to muszę objaśnić, że to jest po prostu, że to był teatr, który powstał na fali tego właściwie umierającego stalinizmu, tak bym powiedział, a jeszcze nie było przecież odwilży październikowej w 56 roku. Powstał teatr satyryków, studencki teatr satyryków STS, tak się nazywał, warszawski STS. I on później dał, taki powiem, zainicjował powstanie wielu studenckich teatrów w Polsce. Powstały wtedy Hybrydy w Warszawie, Pstrąg, w Łodzi, Bimbom, na Wybrzeżu, Piwica pod Baranami, w Krakowie, Kalambur we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to były teatry komediowe, satyryczne, głównie ironiczne, na tyle, na ile można było uprawiać żart, satyrę, ironię i w ogóle kpić sobie z czegokolwiek w tamtych czasach ponurych i okrutnych, ubeckich, bolszewickich. W przyjętniku już nie będzie.
Więc no, ja pisałem w tym teatrze, występowałem, reżyserowałem, także, no i napisałem parę komedii filmowych też, także czuję się głównie komedia pisarza. A jak zaczęła się pana praca z teatrem? Jak się zaczęła moja praca? Proszę pani, zaczęła się ona w sposób bardzo taki przypadkowy, losowy. Powiedziałbym, bo na pewno nie tego, że marzyło mi się, żeby pracować w teatrze. Nigdy mi to do głowy nie przyszło. To znaczy, nie wiem, ile mamy czasu na opowiadania o moim życiu. Dobrze. Do rana. No to. A rano będzie późno, bo to teraz jeszcze nie jest tak. Dopiero 21 marca już startują z taką lekkim przyspieszeniem. Dobrze. Ja, to co powiem jest nieciekawe, ale uczciwe, to znaczy, ponieważ ja jako młody człowiek, jako dziecko przeżyłem wojnę i powstanie warszawskie, miałem 8 lat, wychodziliśmy z powstania, tam 7,5, więc ja pamiętam wszystko. Czyli pamiętam wojnę, okupację, rozstrzeliwania, potem wyzwolenie, nazwijmy to, Polski, armię radziecką. Widziałem wszystko, widziałem płonące getto, widziałem zdobywanie pasów podczas powstania Warszawy. Wszystko to jestem świadkiem tych wydarzeń. Natomiast to spowodowało, że dość byłem rozwinięty, jeśli chodzi o takie postrzeganie świata. No i trzeba było w jakimś sensie też tłumaczyć mi to nie tylko w ten sposób, ale ja już czytałem gazety podziemne w czasie powstania. Krótko mówiąc, kiedy miałem 8 lat i nastąpiła Polska Ludowa, to ja poszedłem do szkoły w Bożarowie Mazowieckim pod Warszawą, a ponieważ tam była tylko czwarta klasa, to poszedłem do czwartej klasy. I się nadawałem do tej czwartej klasy. Znałem dobrze i dobrze pisałem po polsku, dobrze liczyłem, tam znałem rachunki i coś o przyrodzie, a nawet historię Polski znałem dobrze i, co ciekawe, geografię Polski. Znałem bardzo dobrze, mnie to interesowało, tylko że znałem geografię tej Polski, której już nie było, to znaczy z Wileńszczyzną, Wołyniem, Potorem i tak dalej. No i tak szedłem dalej z moją edukacją, aż doszedłem do klasy 11 liceum, kiedy się zdawało maturę. I zdałem maturę, kiedy miałem lat 15. Więc wszystko to razem było dość takie dziwne, bo to właśnie chłopiec zdał maturę, a zdawało się miesiąc później jeszcze egzaminy na wyższe uczelnie, więc ja zdałem też na wyższą uczelnię i zostałem studentem Politechniki Warszawskiej w wieku lat 15. Na szczęście profesorowie na Politechnice byli przedwojenni wszyscy. Znakomita, wspaniała kadra pedagogów, inżynierów, uczonych, którzy ocaleli z wojny. Niektórzy współpracownicy jeszcze prezydenta Mościckiego, kiedy budował Tarnów, Azoty i tak dalej. I no, miałem to szczęście, że byłem uczony przez naprawdę wybitnych fachowców. Zresztą w szkole też, bo szkoła przecież jak zdawałem maturę w 1953, to trudno sobie wyobrazić, że jakieś nowe kadry nauczycielskie przybyły w Polsce od 1945 czy 1946 roku, prawda? To też byli przedwojenni ci nauczyciele. Także ja jestem kształcony przez przedwojenne kadry pedagogów. Ale byłem za młody, żeby to zrozumieć w ogóle, na czym polegają studia, no, jak się ma 15 lat. Ale wychodzę z zajęć, nie ma żadnych zadań do domu. Ulaj dusza. No i tak trwało to rok, a potem się okazało, że się skończyło. I ja musiałem pójść do pracy. Teraz jeszcze się starałem tak coś kombinować, żeby urlop ciechański wziąć, wziąłem urlop ciechański. I powtarzałem później pierwszy rok od drugiego semestru, ale nic to nie dało. W dalszym ciągu
byłem idiotą. I oczywiście pożegnałem się ze mną. Ja wtedy poszedłem do pracy. Ponieważ nic nie umiałem, więc poszedłem do pracy fizycznej. Jako robotnik w zakładach przemysłu cukierniczego imienia 22 lipca, dawniej EWD. W Warszawie na pracę. Bo tam tak było akurat, tam, tak się jakoś tam, nie wiem jak to się stało. Można było dostać pracę, ja dostałem. I tam, proszę Państwa, w tych zakładach ogromnych, wielkich, no dowiedzieli się, że ja studiowałem chemię, już też nie było to, że nic sam nie robiłem, wyleciałem z tego szybko, to nie, ale że może do działu technologii by mnie teraz jakoś gościnnie zaprosili, żebym ja tam coś pracował i tak dalej, no nieważne. I tam było kółko teatralne, czy zakładowe. To był rok 55. Tak, 55 rok, jeszcze jestem 55. I nie wiem jak to się stało, ktoś tam, mój kolega mówi, chodź zobaczymy. Ja poszedłem, on tego dnia nie przyszedł, ja dostałem kółku, tak. Zostałem zaproszony przez reżysera, który z opery tam przyszedł i reżyserował porwanie Sabinek Tuwima. W tym, że właśnie w kółku teatralnym. I dał mi tam jakąś rurkę. To ja bym spróbował. Ja spróbowałem. No i tak to trwało. Tam byłem więcej, 3 tygodnie. Ja chodziłem, kupiłem ten tekst, który sobie nauczyłem. I pewnego dnia ten pan reżyser, który był śpiewakiem operowym w ogóle, przypuszczam, że na komedii się znał słabo, ale mimo wszystko coś kolejnego to jeszcze wiedział. A nieźle wiedział. Poszedł do mnie i powiedział, słuchaj Stasiu, ja cię bardzo przepraszam, ty jesteś bardzo miłym chłopcem i bardzo przyjemnie się z tobą czas spędza, ale jedną rzecz o tobie mogę powiedzieć na pewno. Ty w życiu nie będziesz aktorem, bo ty nie masz do tego ani pomysłu, ani chęci, ani w ogóle, no nic, po prostu, rozumiesz, no, jesteś po prostu antytalent aktorski. Także się nie obraź, ale ja nie mogę ci dalej prowadzić tej roli, bo ty po prostu w ogóle nie wiesz o co chodzi. Bardzo się ucieszyłem. Bo strasznie mi to ciężko szło, w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, rzeczywiście. Chodziłem czas na te zajęcia, czasami tam przychodziłem, a choć przestałem. Zapamiętałem sobie, że jestem antytalent aktorski i że na pewno nie. Skończył się Wedel. Po raz trzeci zapisałem się na pierwszy rok chemii. Zdałem egzamin wstępny na Politechnikę jeszcze raz. I na Wydział Chemii tak samo. I rozpocząłem studia na Wydziale Chemii. W 56 roku. A w 55 roku jeszcze pod koniec Wedla wziąłem udział, chcąc nie chcąc, bo ja pracowałem na etacie i wszyscy ci, którzy ze mną pracowali w pionie transport wewnętrzny, pracowali na etacie, bo myśmy byli ci, którzy herbatniki dostarczali z piekarni do takiego działu zawijali. Siedziały kobiety, tam nieduże ich było 400 i zawijały te herbatniki na akord, tak? I śpiewały piosenki czasami, a przez radiowęzeł jeszcze szły też piosenki takie socjalistyczne i inne. W tym czasie był jakiś ogólnoświatowy zjazd młodzieży w Warszawie w 1955 roku. Przyjeżdżały jakieś zespoły brazylijskie, taneczne. A to co to jest? Ucieka, ale taki gorąco od pana bije. Nie, naprawdę pytam, co to jest, bo nie widzę sobie. To jest taka, o spotkaniu dzisiejszym. Aha, rozumiem. No. To jest pan. Rozumiem. To może ja, czy pan państwu przeszkadza, że to może się oglądać, bo widzę, że jak coś zaszuszyło, to od razu wszyscy, żeby będziecie, żeby nie uronić, żeby koniec nie było, bo to jest nieważne, ale tu, o, to jest. To może ja wyjdę. Nie, nie pan, tylko ten to jest.
kontenie, tak nie ma. Tak, no nie, no bez tego, bez tego nie ma wieczoru. No nie, nie. Jak się ktoś nie świeci, to jest koniec. No nie, można. W pewnym czasie ludzie zapomną, z kim siedzimy. Można, ja bym wyłączył, jeśli można. Ja też. Tak, o, i tak, tak. Nie tak, tak. Wyłączmy, tak. I zaraz ta kolejna. Kontakt jest gdzieś tam, gdzie... Let me be. Oh.